bo to wielką pana prośbę mamy. Rób pan swoje, masz pan taki piękny, do tej pory przystojny i wyznaczający na rozrędy. Tylko nie wyglądaj pan więcej jak kosztor piwo i zapałki. Wielka serdeczna prośba. Panie papierosów, może prowadzić do wielu groźnych chorób, a w przypadku takich gwiazd jak Rafał Mroczek, do spadku popularności. Kolejna przeszwajka. Nie, dziękuję, nie palę. Słuchaj, gdybym była statystyczną Polką, która miała dosłówkę, to pewnie chciałabym... Nie, to pewnie chciałabym, żeby jej chłopakiem był Rafał Mroczek. Znisz tego papierosa, znisz go. Otóż nie, po prostu. Znisz tego papierosa i tego papierosa państwu Rafała Mroczka na zdjęciu na żywo również, ponieważ to jest bardzo brzydkie zdjęcie. I nie życzę sobie, żeby Rafał Mroczek dotykał się do mojej córki kiedykolwiek, jak będę ją miała, z tym papierosem. Taki to jest 16-letni killer, muszę się zadać tym papierosem. Takie w sumie nie wiadomo co i szkoda, że Rafał Mroczek nie wie o tym, że w prawdziwym Hollywood, a nie w Polsce, robiono piękne zdjęcia ludziom z papierosem, na przykład Yves Montand, Alfred Hitchcock, Mel Gibson, Jack Nicholson, że te piękne kobiety fantastycznie potrafią fotografować papierosy, jak Angelica Houston, czy inne wspaniałe postaci. To nie jest tak, że ja jestem za paleniem papierosów, bo nie palę i wszyscy wiedzą, że ten hotball, który reklamował słynne papierosy, zmarł na lata pół. A jak już róbcie takie zdjęcie z papierosami, to po prostu róbcie je dobrze, a nie tak... Proszę, dobrze, teraz coś powiem, żeby słuchał. Jak już pan robi takie zdjęcie, to zrób je pan po prostu dobrze, a nie tak, bo ja tak nie chcę. O! Tego samego oczekuję od mojego kremu. Dlatego wybrałam krem zawierający nadzień Nivea Visage, który działa podwójnie.